Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Na początku bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za bardzo dużą ilość odsłon ostatniego filmu, za dużą, dużą ilość odsłon moich shortów, tych shortsów, tych krótkich filmików na YouTube. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za subskrypcję. Teraz ostatnio podskoczyło mi tam, podskoczyła ilość tych subskrypcji. Bardzo dziękuję, jest coraz więcej nowych widzów mojego kanału, także jestem bardzo zadowolony z tego tytułu i bardzo Wam serdecznie dziękuję. Nie jest to kanał profesjonalny, natomiast ja zawsze staram się nagrywać to wszystko, co mi ślina na język przyniesie i to, co aktualnie jest, co się akurat dzieje w mojej hodowli. Jest to ważne, dlatego że ci, którzy regularnie oglądają moje filmy, a również też nabywają mnie zioła czy gołębie, to jest to też dla nich po prostu ważne. Mam też dużo telefonów ostatnio odnośnie zakupu ziół, no na razie jest to wstrzymane. Gołębi na razie też nie będę sprzedawał, to już we wcześniejszym filmie też wspomniałem. Natomiast myślę, że za jakiś czas, za miesiąc, za dwa miesiące zobaczymy, jak to się wszystko wyklaruje, ruszy ta sprzedaż ponownie. Na razie jest to wszystko wstrzymane z tego względu, że jestem teraz obecnie w takiej sytuacji, w jakiej jestem. Większość z Was wie, o co chodzi, dlatego po prostu musicie to po prostu teraz na razie jeszcze przetrwać. Fajna sprawa się podziała. Ja teraz pozamykałem gołębniki, więc Wam teraz nie pokażę tego, bo nie chcę mi się już tam iść po klucze specjalnie otwierać tego wszystkiego. Natomiast fajna sytuacja jest taka, że w tym gołębniku lotowym tutaj, który tutaj widzicie, który tutaj teraz pokazuję, gdzie tutaj jest ten wlot, gdzie tutaj sobie olbrzymek właśnie teraz przesiaduje i skoczył, o. W tym gołębniku, moi drodzy, naniosły się wszystkie gołębie. To jest bardzo fajne. Jest tutaj 6 par i mam jedną wolną samicę. Jest to pupila akurat i ona akurat, powiedzmy, jest sparowana ze mną. Także tak to wygląda. Natomiast bardzo fajnie, bo zniosły mi się tutaj wszystkie gołębie. Wszystkie gołębie tutaj mają jajka i ja myślę, że za około 5 dni, 6 dni będą kluć się tutaj pierwsze młode. Tak to, moi drodzy, tutaj wygląda. W gołębniku rozpłodowym natomiast jest to samo, natomiast tutaj troszkę mniej tych jajek jest, ale o, tutaj już pupila mnie śledzi. No, ale tych jajek tutaj jest troszkę mniej, natomiast też się z tego cieszę, bo będzie tutaj chyba 3 czy 4 pary tutaj się zniosły, więc też to jest jakiś pozytyw po prostu w tej sytuacji, kiedy jestem tutaj po prostu na działce. I tak to po prostu, moi drodzy, na teraz wygląda. Młode gołębie, jak widzicie, ja teraz pozamykałem gołębniki, bo za chwilę też wyjeżdżam w trasę, jadę tam pozałatwiać kilka spraw. Kupiłem sobie samochód i teraz mogę już swawolnie i wolno po prostu sobie załatwiać pewne sprawy, czy przywieźć też jakąś karmę i tak dalej, czy nawet dostarczyć, czy przetransportować komuś gołębie, które ewentualnie gdzieś lokalnie sobie ktoś zamówi. Tutaj taka uwaga, moi drodzy, dla chętnych, którzy chcą kupić ode mnie gołębie, a mieszkają w okolicy Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Żor, Jastrzębia. Jestem w stanie gołębie młode, które chciałbym sprzedać, które będę miał do sprzedania z drugiego lęgu, na przykład z tych gołębników teraz, po tych parach. Te gołębie będę mógł Wam po prostu nawet dostarczyć bezpośrednio do domu. Także nie będziecie musieli tu sobie przyjeżdżać. Pakuję gołębie do klatki i jeżeli ktoś jest zainteresowany, mogę te gołębie dowieźć na miejsce. Myślę, że to jest dobra opcja. Za dodatkową oczywiście jakąś skromną opłatą, powiedzmy 20 zł, do 50 km jestem w stanie te gołębie tutaj Wam przywieźć. Młode gołębie już latają fajnie. Idę tam zobaczyć, bo widziałem, że one tam do sąsiadki zlatują na działkę, coś tam dziubią. Także idę sobie tam teraz zobaczyć, co one tam wyrabiają, bo tu jest taki problem, odwieczny problem z jedzeniem ślimaków przez gołębie. Podejrzewam, że jest to wynik tego, że brakuje im jakiegoś białka. Natomiast bardzo dużo takich nasion strączkowych, grochu, jest też kukurydza i tak dalej. I te gołębie po prostu, wydaje mi się, że mają wszystko. Natomiast jeszcze mimo tego i tak jeszcze lądują tutaj po prostu na ziemię i zjadają ślimaki. O, nie ma ich tu teraz,
Akurat to jest tutaj u sąsiadki. Bardzo ładna taka altanka stylowa. Jest tutaj sąsiadki, to jest bardzo moja dobra koleżanka. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Jak wygląda, że po prostu, co tu dużo mówić, te gołębie tutaj sobie lądują, o tak jak pupila. Teraz tego pupila oczywiście ślimaków nie zjada, ale notorycznie mnie śledzi. Ale wracając do tematu, o, gołębie młode lubią tutaj lądować. O, jeden sobie tam, widzę, przycupnął, sfrunął. Zaraz tu zobaczymy, co on tutaj kombinuje. Młody gołąbek z tych Ardenów moich. Arden Rosenberg Morskowski. O, odsunął sobie na dach. Ale tak jak mówię, no one tutaj lądują i one tutaj po prostu zjadają te ślimaki. Potem mają całe takie oblepione dzioby. Lubią też, zauważyłem, dziubać glinę taką. Wydziubują coś z ziemi i tam tą glinę po prostu sobie jedzą. Ostatnio chyba przez 3 dni wstecz cały czas notorycznie lał deszcz. Pogoda tutaj była u nas na Śląsku bynajmniej. Nie wiem jak w centralnej Polsce i na północy, nie wiem jak to tam wyglądało. Natomiast u nas tutaj pogoda była bardzo, bardzo, bardzo brzydka. I po prostu no tutaj miałem basen, moi drodzy. Tutaj jest takie zagłębienie, tego tak nie widać, ale tutaj jest takie zagłębienie, bo tutaj stał basen. Wcześniej też wynajmowałem tutaj koleżance kawałek działki, żeby dzieci miały się gdzie pobawić i odpocząć. Więc tutaj, gdzie jest to wgłębienie, miałem tutaj po prostu mały staw. No ale woda wsiąkła i teraz już jest wszystko ok. Stoi tylko wanienka do kąpieli Bella i pupila sobie tutaj siedzą. Gołębie młode, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo fajnie już latają w stadzie. Natomiast teraz zrobiłem tak, że, bo nie zależy mi, tak jak wcześniej we wcześniejszym filmie mówiłem, nie zależy mi na tym, żeby przeprowadzać jakiekolwiek treningi czy coś takiego, więc karmię gołębie z samego rana, powiedzmy o godzinie 10 do full, i gołębie są potem po prostu wypuszczone. O, tu mamy dwa gagatki, które właśnie chodzą i skubią i szukają tych ślimolów. To jest moja parka, tutaj jest ten z tych Jansenów gołąbek, którego otrzymałem w prezencie kiedyś od kolegi Zbigniewa, i perełka jest z nim sparowana. Mają jedno jajo mają. O, tak, jedno jajeczko. I teraz jak widzicie, o, tutaj zaloty miłosne. Możemy troszeczkę popatrzeć na nie, jak one sobie tutaj fajnie się całują. No i tak to, moi drodzy, tutaj wygląda. Tutaj przycupła sobie też samiczka z wanki. A tak jak powiedziałem, no było strasznie mokro, bardzo dużo deszczu, strasznie padał ten deszcz długo i teraz dzisiaj jest akurat, wypogodziło się troszkę, natomiast nie ma jeszcze słonka. Myślę, że to jeszcze nie koniec tego deszczu. Myślę, że za niedługo znowu tutaj zacznie padać deszcz, natomiast ja jeszcze zdążyłem się wykąpać i zdążyłem sobie tutaj powiesić ręcznik do suszenia, żeby tutaj wyschnął. I tak to, moi drodzy, tutaj wygląda. No, tak jak powiedziałem, tutaj kieruję tą uwagę, tutaj te słowa kieruję do hodowców zainteresowanych zakupem moich gołębi. Jeżeli ktoś naprawdę lokalnie z okolic Rybnika, Jastrzębia, Żor, powiedzmy, tutaj tych okolicznych miast jest zainteresowany zakupem moich gołębi, to bardzo, bardzo polecam. Oczywiście będą to gołębie młode z drugiego lęgu. Więcej gołębi tutaj nie będę chciał już trzymać. Mam 30 młodych i to mi wystarczy. Natomiast z drugiego lęgu, tak jak powiedziałem, te gołębie bardzo chętnie komuś mogę odstąpić. Miałem wam pokazać w środku te gołębniki, te jajka, jak to tam wygląda. Natomiast no nie chcę mi się tego otwierać. I po prostu musicie mi wierzyć na słowo, że te jajka tam są. Więc po prostu, tak jak mówię, ktoś zainteresowany gołębiami lokalnie może te gołębie ode mnie odkupić za jakieś fajne pieniądze, tanie, i dorzuci 20 zł do paliwa, ja te gołębie podwiozę. Nie ma z tym najmniejszego problemu. I tak, moi drodzy, to wygląda. Gołąbki są karmione taką zwykłą karmą. Ja może przejdę i pokażę, bo to jest też taka ciekawa sprawa. Dużo osób się pyta, czym karmię teraz te młode gołębie. Zdziwicie się, co gołębie moje jedzą.
przejdziemy do tego mojego spichlerza. No niestety tutaj chyba będę musiał wziąć już klucze, bo nie będę tam umiał otworzyć. Za chwileczkę powrócę, moment. Tak, i udało mi się, moi drodzy, otworzyć. Ja wam pokażę. Tu się naprawdę nie przerażcie, tu był kiedyś gołębnik rozpłodowy. Zrobiłem tutaj spichlerz sobie i tutaj trzymam karmy. Także tym się nie przejmujcie. Mam tutaj, jak widzicie, jakieś dodatki, mam drożdże piwne. I tak, w jednym worku jest kukurydza, w jednym jest groch, a w drugim worku, w trzecim worku jest pszenica. I moi drodzy, to jest ciekawe, bo powiem wam szczerze, że karmiąc tak gołębie w taki sposób, to tu jest jeszcze tak trochę niewymieszane. Natomiast powiem wam szczerze, karmiąc tak gołębie, ja nie zauważam, żeby one były jakoś źle dożywione, czy słabe, czy coś takiego. Tak to wygląda, po prostu tylko i wyłącznie pszenica, kukurydza i groch. I moim zdaniem to wystarczy. Muszę wam nawet powiedzieć, że na zawadzie, na wcześniejszej lokalizacji, tam karmiłem tak samo gołębie i miały one młode. I te młode gołębie też tak samo fajnie się tam chowały. Teraz tak, jeżeli ktoś by był zainteresowany zakupem moich mieszanek, które mi zostały, które produkowała dla mnie firma Manitoba z Włoch, to są dodatki witaminizowane, które ustaliliśmy z firmą Manitoba, żeby to dla mnie produkowali. I tak, jeżeli ktoś by był zainteresowany tymi dodatkami, jestem w stanie odsprzedać te saszetki, powiedzmy, za symboliczną kwotę, nawet za jakieś symboliczne 5 zł, ponieważ one leżą tutaj, tu jest troszkę wilgotno. Natomiast proszę się nie obawiać, dlatego że ja po prostu, no powiem wam szczerze, też to używam. I dlaczego, proszę się nie obawiać, dlatego że zobaczcie, te saszetki są w takich po prostu, jak widzicie, w takich po prostu, no w takich saszetkach, po prostu hermetycznie zamknięte. I to jest folia aluminiowa i to jest po prostu tak, że ten proszek tutaj przez tą folię nie ma szans, żeby zawilgnął. Dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany, mam tu jeszcze kilka fajnych rzeczy do sprzedania. I tak, z tych rzeczy jest tak, Silimarix Eco Star 60, jest to wyciąg z ostropestu na ochronę wątroby. Mam drożdże piwne Humolin 40, kilka saszetek. Jest Saturin 50, białko wyciągane z chryzalis poczwarek jedwabników. Jest tutaj jeszcze Antistress Ecomix 90C, jest to mieszanka przeznaczeniem do przygotowania gołębi do lotu, żeby nie stresowały się podczas przewozu w kabinach. Mam jedną saszetkę chyba jeszcze Probiox Ecofix 500, jest to probiotyk, polecam. Jedna saszetka Defense Plus, bardzo fajna sprawa, jest to obrona organizmu, bardzo fajnie przed lotami podać tą mieszankę. No i to by było w zasadzie tyle. Tych mieszanek tutaj tyle jest. Ja je przełożę może tutaj, gdzie nie jest tak wilgotno, jest bardziej sucho. Tu one sobie będą leżeć, no bo tutaj na tej wolierze jednak... O, pupila mnie tu oczywiście musi szpiegować, bo to by nie było. Także tutaj po prostu jest troszkę wilgotno i ja je przełożyłem sobie tutaj. Tak jak mówię, jeżeli ktoś by był zainteresowany zakupem, za symboliczne 5 zł mogę te mieszanki sprzedać. Natomiast tak jak powiedziałem, nie wysyłam tych mieszanek, nie wysyłam nic kurierem, wszystko można dostać u mnie uprzednio, kontaktując się ze mną uprzednio, moi drodzy, telefonicznie, i wtedy mogę podjechać, możemy się zgadać, jak to się mówi, i możemy po prostu dokonać transakcji. Proszę bardzo, pupila jest tutaj i ona tu cały czas będzie mnie szpiegowała. Chodź malutka, chodź do taty, chodź. No i tak to wygląda, także teraz zamykam tutaj ten mój pierdolnik, przepraszam za wyrażenie, dzieci mam nadzieję, że nie słuchają, także tutaj to, tak to tutaj robię i po prostu, chodź pupilucha moja, chodź, także polecam i za jakiś czas też, myślę, że już od czerwca będę miał dostępne również zioła.
Może ja jeszcze tą wiadomość, tą informację zamieszczę albo na Facebooku, albo po prostu też będzie to po prostu zamieszczone na filmie, ta informacja. Może ruszę z tą wysyłką, natomiast będzie to wysyłka tylko i wyłącznie wysyłka przez Pocztę Polską za pośrednictwem Poczty Polskiej. Także może ewentualnie, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to bardzo chętnie mogę zacząć sprzedawać zioła, ale będzie to tylko i wyłącznie wysyłka Pocztą Polską. Czyli będę musiał dymać z paczką na pocztę i tam ją po prostu wysyłać. To zresztą nie jest dla mnie jakiś tam poważny problem, ale po prostu, no jakby ktoś był zainteresowany, to może ruszę. Natomiast tą informację podam za, powiedzmy, za około 2 tygodnie, w miesiąc maksymalnie. Także tak to wygląda. Polecam, moi drodzy, zioła oczywiście i polecam oczywiście te mieszanki. One są naprawdę bardzo dobre. Ja je używam u siebie też tak samo. I jak widzicie, gołębie są fajne, w dobrej formie. Muszę wam powiedzieć, że gołąbki są tutaj bardzo szczęśliwe, przeszczęśliwe, że mogły wrócić na działkę, bo widzę po ich po prostu aparycji, po tym jak one się tutaj ruszają, po tym jak one sobie tutaj przesiadują, jak latają, są gołębie naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwe i zadowolone z tego, że mogły wrócić na swoją pierwotną działeczkę. I to tyle chyba, moi drodzy, dzisiaj. Także tak jak mówię, gołębie młode, które będę chciał sprzedać z drugiego lęgu, bardzo chętnie wam odsprzedam i polecam te gołębie. Nie będę dopinał żadnych rodowodów, nic takiego. Jakaś krótka informacja tylko będzie słowna, po prostu z tego względu, że nie mam sprzętu, nie mam gdzie tego podłączyć i tak dalej, i tak dalej. Mam tylko komputer, ale nie będę latał po jakichś bibliotekach, żeby drukować wam rodowody i tak dalej. Jest to bez sensu i bezcelowe. Myślę, że za jakąś dziwne 50 zł, 60 zł te gołębie są naprawdę tego warte i można je po prostu kupić ode mnie. A ja, tak jak mówię, lokalnie jestem w stanie je dowieźć. Także naprawdę nie wymagajcie ode mnie zbyt wiele. Nie wymagajcie ode mnie żadnych rodowodów ani nic takiego. Musicie mi wierzyć na słowo. Zresztą kontakt macie do kolegi z Zenona Szymaniaka na Facebooku. Ja mogę podać ewentualnie za jego zgodą kontakt do niego. I jeżeli będziecie chcieli wiedzieć coś na temat tych gołębi Arden razy Bert Morsnowski, Arden razy Brakhuis, czy te gołębie z Bricoxów, płowe, które tutaj u mnie latają, też będę z nich ciągnął młode w przyszłości, bo mam 2 młode, fajne, kapitalne. Myślę, że jeszcze coś się uda wychować. Także jeżeli ktoś by był zainteresowany, te gołębie naprawdę mogę odsprzedać. Pupila oczywiście musi za mną wszędzie dreptać. Chodź malutka do tati, chodź. O, taka ona jest. Tutaj ja ją złapałem. No daj buziaka, tak, daj. Pokaż, jaka jesteś piękna. No. Chodź, no. Chodź. I tak to wygląda, moi drodzy. Także polecam i zapraszam. A dzisiaj to, moi drodzy, chyba będzie na tyle. Liczę na to, że już nie będzie padał deszczyk, bo już tego deszczu by było naprawdę dość. Potem rolnicy oczywiście będą znowu narzekać, że jest susza, a wtedy trzeba byłoby im skopać dubska, bo taka gadanina po prostu mija się z rzeczywistością, mija się z prawdą, bo jest naprawdę tak mokro i tak po prostu jest pełno wody nalane, że chyba już teraz rolnicy nie będą mogli powiedzieć, że mają sucho. Także tyle dzisiaj w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, krótkim. Bardzo, bardzo serdecznie was pozdrawiam, bardzo serdecznie dziękuję za tą dużą liczbę odsłon ostatniego filmu i za nowe subskrypcje. Tych subskrypcji jest prawie 2,5 tysiąca. Rozkręca się to, zauważyłem, bardzo fajnie. I tak to po prostu jest to bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne. Także przypomnę jeszcze na koniec, może młode będę sprzedawał, nie ma problemu, z drugiego lęgu. Ile tych młodych będzie, tyle będzie. Natomiast tak jak mówię, jestem w stanie te gołębie podwieźć lokalnie. Rybnik, Żory, Jastrzębie, tutaj okolice, lokalnie mogę te ewentualnie jeszcze Racibórz, powiedzmy, bo to nie jest daleko, 18 km. Mogę te młode z powodzeniem komuś dowieść. O, jeszcze tutaj Bella się do mnie człapie. Chodź, Belindeczko, no chodź malutka, chodź do taty. Chodź, ty też idziesz ze mną, tak, na spacerek? Chodź, chodź na spacerek do taty, chodź.
Jesteś głodna, co? Czyli nie jadłaś nic? No, zaraz ci tam nasypiemy troszkę jedzonka. Tak, moi drodzy, to tyle. Ja, tak jak wspomniałem, zapraszam do zakupu tych młodych gołębi z drugiego lęgu. Będę wam podsyłał na Facebooku cały czas świeże informacje dotyczące tego, jak one się chowią, jak wyglądają. Oczywiście do gołębi, żeby nie było, jest dołączona również karta własności. No i obrączka oczywiście rodowa, tegoroczna, no bo inaczej, wiadomo, że inaczej się nie da. Zapomniałem tej pupili dać tutaj tej mojej Beli jedzenia. Poczekajcie chwileczkę, ja jeszcze tu zrobię taki miks. Tak, i o to właśnie chodziło. Bella latała za mną po całej działce, po to, żeby jej tutaj troszkę nasypać jedzenia. A w międzyczasie, moi drodzy, udało mi się otworzyć tutaj gołębnik. Nie udało, ale po prostu otworzyłem tutaj gołębnik i pokażę wam, że nie ściemniałem, tylko pokażę wam, że te młode tutaj gołębie będą. I tak, tu jest jedna para, tu jest olbrzymek z samiczką z Van Lunów. Tu jest rudy przedstawiciel jansenowskich starych gołębi, stary raz ma dwa jajka. Tu jest kolejna samiczka również z rudym, ma też dwa jajeczka. Tutaj jest mulemansik czarny, też ma dwa jajeczka. I tutaj już moja perełka płowa z tym jansenem zbudowała gniazdo sobie. Jak widzicie, noszą tutaj regularnie gałązki, fajnie to wygląda. Gołębie sobie naturalnie budują gniazda, ja nie daję im teraz słomy, one po prostu sobie te gałązki sobie tutaj po prostu znoszą. O, Belinda się tutaj zjawiła. Bella, chodź tu. Chodź na dwór, bo ty tutaj zostaniesz, ja potem zapomnę o tobie. A ty musisz być na dworzu, nie? No, a pupila, ty też chodź na dwór. No. Także, no, tych gołębi tutaj troszkę będzie, nie będzie ich tutaj jak gdyby za wiele. No, ale będzie ich trochę i dlatego, tak jak mówię, fajnemu, zdecydowanemu hodowcy jestem w stanie te gołąbki po prostu dowieść i nie ma z tym żadnego problemu. I po prostu, no, każdy może sobie u mnie kupić te gołębie i ja dowożę je, dowiozę je po prostu do domu. No, już to mówiłem setki razy, ja wiem, że 10 tysięcy razy się powtarzam, ale jest to ważna informacja, bo nie każdy hodowca, moi drodzy, ma czas, ma tyle pieniędzy, żeby paliwo płacić i stracić i tam duperele, srele, trele, morele. Wydaje mi się, że teraz żyjemy w czasach, pomimo tego, że jest inflacja i kryzys, żyjemy w bardzo dobrych czasach, bo wszystko na wszystkich, na wszystko, moi drodzy, stać. Mimo tego, że jest bida, jak widzicie, ja sobie kupiłem samochód i jest wszystko gitara. Także to tyle, moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam nowych subskrybentów do subskrypcji kanału, do oglądania, do śledzenia poczynań w mojej hodowli. Hodowla prowadzona jest w sposób naturalny, bez żadnych dodatków chemicznych. Wszystko jest naturalnie, dostają nawet od jakiegoś czasu dostają do picia tylko wodę, nawet już nie daje żadnych witamin, tylko czysta woda. Do karmy jest co jakiś czas podawane są drożdże piwne, no i Silimarix jako Star 60 z moich zasobów, z mojej firmy, który został mi jeszcze w pakiecie po firmie Manitoba i to dostają na ochronę wątroby i to jest wszystko, co gołębie dostają. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dobry lot dla hodowców lotujących. Bardzo dużo sukcesów w hodowli i wyników bardzo dobrych. I wszystkiego dobrego.